ta sytuacja, która jest i w Polsce, i w Europie, spadła na nas wszystkich jak grom z jasnego nieba. Selena tradycyjnie produkuje artykuły chemii budowlanej, które sprzedajemy na cały świat, ale w tych nadzwyczajnych warunkach nasza grupa zespołu badawczo-rozwojowego stwierdziła, że możemy dostarczyć na rynek w trybie pilnym artykuły do dezynfekcji rąk, których, tak jak wiadomo, bardzo brakuje. Formuła została opracowana w ciągu praktycznie jednego dnia. Jest zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia i w trybie pilnym wystąpiliśmy do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Medycznych i Biobójczych o taką zgodę. I tu muszę przyznać, że urzędnicy i pracownicy urzędu zadziałali błyskawicznie. Taką zgodę otrzymaliśmy w ciągu kilku dni. I od dzisiaj zaczęliśmy produkcję żelu do dezynfekcji rąk, który będzie dostępny już od poniedziałku. Jeśli chodzi o działania o charakterze takim czysto pomocowym, to je adresujemy przede wszystkim do Służby Zdrowia Dolnego Śląska. Zdajemy sobie sprawę z tego, że szczególnie tam brakuje tego i szczególnie tam jest podwyższone zużycie związane z obecną sytuacją. Natomiast oprócz tego, ponieważ tradycyjnie zaopatrujemy budowlańców czy budowniczych i w Polsce, i poza granicami, to ten żel będziemy dostarczać poprzez nasz kanał dystrybucji na budowy w Polsce, tak aby również one mogły funkcjonować. Pamiętajmy, że musimy dbać o to, o gospodarkę. Przyznam, że jestem zbudowany tu i innowacyjnością, i szybkością działania moich kolegów i z produkcji, i z działu badawczo-rozwojowego, i z zakupów. W Polsce, jak wiadomo, brakuje etanolu do tych celów, zresztą wszędzie w Europie. Surowce ściągaliśmy głównie z Francji, z Holandii, z Włoch i troszeczkę z Niemiec. Opakowania częściowo są produkowane w Polsce, częściowo ściągnęliśmy samolotem z Chin. Na produkcji dokonaliśmy przezbrojenia linii produkcyjnych na zupełnie nowe opakowanie i na zupełnie nowy produkt. No i w ten sposób w ciągu 2,5 tygodnia przy takich bardzo szybkich działaniach, a jednocześnie bardzo dobrze skoordynowanych, udało się to przygotować. W tej chwili przygotowujemy pierwszą partię, to jest około 100 tysięcy opakowań, która trafi na rynek, z czego 10 tysięcy opakowań po 500 ml adresujemy do służby zdrowia. Przy czym na rynek oczywiście działamy tu w klasycznie komercyjny sposób, aczkolwiek też przy akurat minimalnej marży, bo tu raczej chodzi o to, żeby zaopatrzyć budowy, a nie żeby zarabiać. Natomiast jeśli chodzi o placówki służby zdrowia, to przekazujemy to całkowicie nieodpłatnie.